Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach zaprasza do wspólnej lektury wciąż nieodkrytych tekstów, poezji i dramatów papieża Polaka. Wszystko w ramach projektu Wojtyła odczytane. Karol Wojtyła zamiłowanie do literatury przejawił już w czasach gimnazjalnych. Jako młodzieniec pisał wiersze, poematy i dramaty. Nie porzucił tego będąc księdzem i biskupem. Ostatni swój poemat tryptyk Rzymski napisał już jako papież. Za to lasu wstępuje w rytmie górskich potoków. Ten rytm objawia mi ciebie przedwieczne słowo. By pamiętać o literackich dziełach karola Wojtyły muzeum dom rodzinny ojca świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Przygotowało projekt Wojtyła odczytany. Ten projekt służy do tego, aby. Na to bogactwo Karola Wojtyły w dziedzinie literatury popatrzeć z perspektywy, do czego te teksty, dramaty, poezje nas inspirują. Na pewno tego, aby odkrywać Boga jako żywą konkretną osobę, do tego, aby nastawić się na rozwój w każdej przestrzeni swojego życia. Utwory papieża Polaka będą prezentowani specjalni goście na profilu facebookowym Muzeum. Na naszym profilu facebookowym prezentujemy osoby ze świata kultury, sportu, przestrzeni społecznej, ale też również osoby duchowne, które wybierają dla nich bardzo ważne przykłady poezji, dramatów, Karola i tyły. Je recytują, interpretują, ale w takim znaczeniu, aby zmotywować innych, aby na nowo sięgnąć i czytać Wojtyłę. Może nie jako na nowo, ale z innej perspektywy, z perspektywy współczesnego człowieka. Muzeum zachęca, by do akcji włączył się także każdy, kto chce odkryć te wciąż nieodkryte, piękne teksty. Każdy się może włączyć. Zapraszamy serdecznie, aby swoje interpretacje i swoje przeżycia oczywiście upublicznić. Własne wykonania utworów poetyckich lub dramatycznych papieża Polaka można publikować do 18 lipca na stronie facebookowej wydarzenia.